Grzesiek, ja słyszałem, że ty jesteś w ciąży. Ja jestem w ciąży? Czyś ty zgłupiał? To ty jesteś w ciąży. Z Baśką. Ja z Baśką? Nie wierzę w to. Tak, to zadzwoń do Marka, on jest w szpitalu i właśnie przyjmuje tą ciążę. Nie wierzę. Halo, Marek? No jestem tutaj z twoją ciążą. Moją ciążą. Ty, draniu, kto ją spłodził? No, Andrzej. Andrzej, ty bydlaku, przez ciebie jestem ojcem. Kogo żeś pieprzył? No Baśkę, no Baśkę. Witajcie, mili moi. Ja muszę wam powiedzieć, że jestem w szoku. Znowu głupota zwyciężyła. Ministerstwo Edukacji, które jest po prostu w tym momencie cyrkiem, usunęło przedmiot wiedza w społeczeństwie, a zamiast tego będziemy mieli HIT, czyli nowe narzędzie propagandowe pod tytułem Historia i teraźniejszość. Tom pierwszy dla tych pierwszoroczniaków w liceum i chyba technikum 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego. I muszę wam powiedzieć, że w tej historii i teraźniejszości nie ma ani historii, bo jest to po prostu przerysowany karykaturalnie obraz tego, co ktoś myśli, że było kiedyś, ani nie ma teraźniejszości. Bo oczywiście w tej książce musi być pokazane, że ta fascynacja to takie po prostu ślina niektórym ludziom cieknie nad tymi latami, powiedzmy 1955-1980. To po prostu oni się spuszczają nad tym okresem, że wtedy, panie, wtedy to było. Gdzie są prości ludzie, proste problemy, ale bardzo skomplikowane. Bo jeżeli nie ma co robić, to trzeba komplikować wszystko, jak się tylko da. Otóż nie. Wszystko, co było przed stanem wojennym, to i tak tu idę dość do tyłu. Za bardzo do tyłu. Powiedziałbym, wszystko, co było przed 85 rokiem, jest zdeformowaną przeszłością i powinno odejść do lamusa. Wszystko, co się wtedy działo, nie ma żadnego przełożenia na to, co się dzieje teraz. To nie jest żadna teraźniejszość, a na pewno nie taka opisana przez jednego historyka Roszkowskiego, który z rzeczywistością dzisiejszą ma tyle wspólnego, co ja z królową Elżbietą I. Ludzie, zanim cokolwiek zaczną mówić o polityce, muszą cokolwiek wiedzieć o socjologii. Tak, to jest po prostu nierozłączne. Bo jeżeli polityk żyje w jakimś świecie własnych kreacji i fantazji o ludziach, to co z niego za polityk? Także to po prostu jest jakieś nieporozumienie. I nie wiem, co myślał pan minister Czarnek, bo jak po prostu zobaczyłem to, co oni odwalili, to... Coś wewnątrz mnie pęka. No, nie wiem. To jest po prostu zatrważające, to prawda. Tutaj mam parę artykułów. I po co? Po co mamy uczyć się jakichś debilnych politykach z lat 40., 50., 60., 70.? Na co to komu potrzebne? Czy my nie mamy zbyt mało już historii tej prawdziwej, normalnej w szkołach? Musimy dopierdolić jeszcze wyimaginowany przedmiot historia i teraźniejszość? Czy w ministerstwie w ogóle ktoś jeszcze pracuje? Czy oni tak sobie tylko tam siedzą i udają, że coś robią? Bo ja już naprawdę nie mam pojęcia, o co tak naprawdę tym wszystkim chodzi. Znaczy się wiem. To wszystko to jest propaganda, nieudolna propaganda, która próbuje skorygować we właściwe strony myślenie młodych Polaków i Polek. Nie zadziała to, bo konserwatyzm nie rodzi się w książkach. A poparcie dla tej jednej właściwej i poprawnej prawdy również nie rodzi się w takich idiotycznych książkach. Co tu mamy? Zrównanie sionizmu z islamizmem, brak antysemityzmu,
nazywanie komunizmem oddzielenia kościoła od państwa. Ludzie chodzą tam i wieszają krzyże do góry nogami. Polityka klimatyczna, święta w cudzysłów. Nie sposób uznać, że dzieło profesora Roszkowskiego spełnia definicję podręcznika szkolnego. Budowany obraz przeszłości ma bardzo jednostronny charakter. Polska prezentowana jest jako kraj skrzywdzony zawsze i przez wszystkich. I ja nie muszę czytać tego podręcznika, żeby wiedzieć, że to prawda. Co tam dalej mamy? Wymienia feminizm, liberalizm i socjalizm jednym tchem z nazizmem, opatrując je wszystkie opinią o ich utopijności. Moje pytanie w ogóle jest takie. Na jaką cholerę uczymy licealistów, technikalistów, czy kogo tamkolwiek, uczymy młodzież, albo już młodych dorosłych, takich nieżyciowych i nieważnych pierdół? Po co uczymy ich o takich ekstremach, które nie powinny mieć w codziennym życiu żadnego znaczenia? Jak już to jakieś tam marginalne, tamten promil po prostu społeczeństwa, to jest ten nazizm, to jest ten feminizm, liberalizm i socjalizm. Po co w ogóle zapychać głowę takimi idiotyzmami? Którzy po prostu, wielkich fanatyków, którzy tam fapują do tego. Jedni do feminizmu, drugi do socjalizmu, nie do nazizmu. Po co? Zostawmy cyrk, zostawmy klaunów w cyrku, tak? Nie wyciągajmy ich na zewnątrz, bo to nie ma sensu. Robimy tym krzywdę po prostu sami sobie i młodym umysłom. Nie musimy się uczyć o sionizmie, nie musimy się uczyć o islamizmie, nie musimy się uczyć o takim neonazizmie, liberalizmie. Nie! Ej, wiecie co? Człowiek z czasem dowiaduje się, jakich rzeczy naprawdę nie lubi. Nie lubiłem i nadal nie lubię komunistów, a teraz do mojej listy dopisuję konserwatystów. To nie jest ważne. To jest dywagacje pseudofilozoficzne, które nie mają żadnej wartościowej nauki wprowadzającej coś w nasze życie. Cokolwiek, nawet symbolicznie. To po prostu powstało tylko po to chyba, żeby sprzedawać książki pod tytułem, nie wiem, UFO porwało mi kiełbasę, jest to wina PO. No, nie mam pojęcia, o co to chodzi. Jakie tu mamy jeszcze hity tej teraźniejszości? To feminizm ze strony z nazizmem, to już mamy. Utopijność jest cechą wyróżniającą ideologii, ponieważ usiłuje ona przekształcać świat na podstawie nierealnych kryteriów. A tak na sferę duchową człowieka. Unia Europejska to po prostu niweluje wszystko, co jest dobre i poprawne i w ogóle patriotyczne dla wielkich bolagów, patriotów. I no, po prostu brak mi słów. Jak ja lubię, kiedy wszyscy są najmądrzejsi dookoła mnie, tylko ja nic nie wiem. Jakoś wtedy się lepiej czuję. Wiem wtedy, że przynajmniej coś wiem. I jeszcze był jakiś tam problem właśnie z tym cytatem do spraw pedofilii jakiegoś germańskiego, niemieckiego polityka z lewego brzegu Odry, który to by mówił, że go tam pracują w przedszkolu, go dzieci głaskały po kroczu. Polityk twierdzi, że to była jakaś głupia prowokacja i rzeczywiście znaczy jestem skłonny uwierzyć, że to była głupia prowokacja, która nie powinna mieć miejsca, jest po prostu czystą głupotą. Ale z drugiej strony też wybierania takiego cytatu i eksponowanie go w tym podręczniku do hitu budzi we mnie pewnie wątpliwości co do klarowności umysłu profesora i tych, którzy w ogóle tę książkę zatwierdzili. Będzie, że się w pale nie mieści. Nie wiem. To coraz gorzej widzę polskie szkolnictwo. Już w ogóle miałem wcześniej dość duże wątpliwości co do tego, ale teraz to po prostu jest jakaś paranoja. Potrzebujemy jakiejś zmiany, bo stoimy w stagnacji. Stoimy nad przepaścią. Niedługo zrobimy krok naprzód.
Jak szkoda gadać. Wracam do domu na czekoladowy budyń.